Bonjour tout le monde, dzień dobry, witajcie w domowym vlogu, w końcu. Dawno takiego filmu na kanale nie było, zresztą dawno nie było filmów innych niż gadane, face camera. A to dlatego, jak zapewne domyślacie się, że to przez pogodę. Po prostu nudzimy się w domu od jakiegoś czasu, bo przez większość czasu albo pada, albo wieje, albo wszystko naraz i nie jest to pogoda odpowiednia do wyjścia, pogoda na spacery, więc no siedzimy w domu i jedyna atrakcja to po prostu wyjście do pobliskiego marketu na zakupy, więc nie bardzo miałam wam co pokazywać. Nie jest to też pogoda na spacery po Paryżu. Wy co prawda, jeśli oglądacie rezultat ostateczny, no to jest spacer, który trwa 15-20 minut. Ale w rzeczywistości te moje spacery trwają o wiele dłużej, czasami po 3-4 godziny, więc no 3-4 godziny z dzieckiem we wózku, w niezbyt fajną pogodę, no nie jest to dobre. Co prawda mogłabym was zabrać do jakiegoś zabytku, do jakiegoś obiektu zamkniętego, coś wam pokazać, ale póki co jest to niemożliwe, bo Nadia póki co jest cały czas ze mną, nie mam jej z kim zostawić, mój mąż ma taką pracę jaką ma. I od paru miesięcy jest praktycznie w ciągłej delegacji, więc Nadia jest cały czas ze mną. No a 2,5 roku to nie jest jednak wiek na spokojne zwiedzanie zabytków. Także to jest pierwszy powód, dla którego zadecydowałam, że w najbliższym czasie na kanale filmy będą pojawiały się tylko raz w tygodniu, w piątki. A drugi powód, jak zapewne wiecie, bądź się domyślacie, YouTube to nie jest moja praca na pełen etat. Ja zarabiam z tego jakieś grosze, które wystarczą dosłownie na 2-3 kawy ze Starbucksa, więc zawodowo robię co innego. No i jako, że ten YouTube to jest takie zajęcie, które wykonuję w wolnym czasie, a tego wolnego czasu zaczęłam ostatnio mieć coraz mniej. Czy to ze względu właśnie na zmianę organizacji w naszym domu, czy to ze względu na to, że Nadia rośnie, śpi coraz mniej, nie jest już małym niemowlaczkiem, więc bardzo często w dzień nie śpi, a w nocy wieczorem kładzie się dosyć późno spać, więc ja mam odpowiednio tego czasu na pracę, czy czas wolny mniej. No i doszło już do tego, że o ile miałam czas filmy nagrywać, montować, to już nie miałam czasu, żeby opracowywać dla was różne tematy. Ja najczęściej moich filmów nie kręcę spontanicznie, ja się do nich przygotowuję. Bardzo często piszę sobie scenariusz, albo w ogóle piszę sobie cały tekst tego, co chcę powiedzieć. No i to jednak wymaga czasu i już ostatnio łapałam się na tym, że tego czasu na przygotowywanie filmów nie mam. No a nie chciałabym cały czas publikować materiałów tego samego typu, o tych samych rzeczach. Ja lubię, kiedy moje filmy są dopracowane, kiedy wszystko jest tak jak trzeba, kiedy temat jest ciekawy. Więc podjęłam decyzję, że w najbliższym czasie filmy będą pojawiały się raz w tygodniu, co mam nadzieję pozwoli mi przede wszystkim trochę odpocząć, no i przygotowywać trochę ciekawsze dla was materiały. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i mi to wybaczycie. Oczywiście na dłuższą metę, mam nadzieję, nie zostawię was z jednym filmem tygodniowo, bo ja nagrywać na YouTubie lubię i w najbliższym czasie, być może za tydzień czy dwa, pojawi się seria z shortami, czyli z tymi krótkimi, jednominutowymi filmami, bo ja mam kilka tematów, które chciałabym poruszyć. Nie są to tematy na tyle obszerne, by nadawały się na jakiś osobny odcinek na YouTubie, więc stwierdziłam, że opracuję je dla was w formie shorta. No i słuchajcie, to zmniejszenie częstotliwości filmów na YouTubie podyktowane jest też pewnym projektem, który mam zamiar zrobić. I o tym projekcie opowiem wam albo trochę później w tym odcinku, albo w którymś z kolejnych domowych vlogów. Thank you.
I słuchajcie, idąc za ciosem, postanowiłam też wprowadzić parę zmian u mnie w moim życiu, na przykład w moim sposobie żywienia. I słuchajcie, od paru dni postanowiłam, że zmienię swoje śniadanie. Jeśli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że jestem ogromną fanką owsianki. Praktycznie odkąd wyprowadziłam się na swoje, odkąd mieszkam we Francji, to owsianka królowała u mnie na śniadanie praktycznie codziennie, z wyjątkiem jakichś wyjazdów, wakacji. I z perspektywy czasu uważam, że nie do końca było to dobre, bo ja co prawda owsiankę uwielbiam, przemycałam tam różnego rodzaju nasiona chia, nasiona babki, płeśnik i inne zdrowe rzeczy. No, ale ja po tej owsiance praktycznie zaraz byłam głodna. Zaraz po śniadaniu myślałam już o kawce i czymś słodkim, do tej kawki najlepiej. I słuchajcie, od paru dni jem śniadanie na słono z dużą zawartością białka. Najczęściej są to jajka, jakaś wędlina albo serek wiejski. I słuchajcie, zauważyłam, że ja po tym śniadaniu nie jestem głodna przez dobrych parę godzin, a o słodyczach nie myślę prawie wcale. Jest to dla mnie nowość, bo jak Wam już mówiłam, od parunastu lat naprawdę ta owsianka na moim stole królowała i zawsze to kończyło się tak samo, ale naprawdę jestem tym moim nowym śniadaniem pozytywnie zaskoczona. I na pewno będę to kontynuować i słuchajcie, wydaje mi się, że zmienił mi się też smak, bo jako, że do słodyczy mnie nie ciągnie, to ostatnio jak nadjadała mi do skończenia ciastko, bo ja czasami nadjadaję ciastka, bo uważam, że ze słodyczy nie należy robić zakazanego owocu, bo później, w późniejszych latach może to się naprawdę źle dla dziecka skończyć. No i dała mi to ciastko i Boże, jakie to ciastko było słodkie. Mimo, że to są ciastka, jakie ja znam i to są ciastka z małą zawartością cukru, no to to ciastko wydało mi się naprawdę ogromnie słodkie. No ale to dobrze, bo przynajmniej mnie do tego słodkiego nie ciągnie. Nie wydaje mi się, że te śniadania pomogą mi jakoś specjalnie schudnąć, ale to, że nie będę potrzebowała do kawki żadnych słodyczy, to akurat na plus. I słuchajcie, jeżeli już o śniadaniach mówimy, to chyba wypadałoby powiedzieć, jak wygląda francuskie śniadanie. Zapewne wielu z Was wie, że to jest po prostu kawa, zwykła espresso albo kawa z mlekiem. Bardzo często ona jest podawana w takiej oto miseczce, w jakiej ja na przykład zwykle jem owsiankę. Może być do tego jeszcze szklanka jakiegoś soku, najczęściej pomarańczowego, jakiś jogurt i do tego croissant albo tak zwana tartinka, czyli albo grzanka, albo po prostu kawałek bagietki czy innego pieczywa posmarowanym masłem, albo na przykład drzemem, albo i tym, i tym. I powiem Wam, że mój mąż takie śniadanie je, moja córka też i bardzo im to odpowiada, ale mnie to śniadanie absolutnie nie odpowiada, bo ja po takim śniadaniu czuję się jeszcze gorzej jak po owsiance. Ja pamiętam, że takie śniadanie podawano mi w szpitalu po tym, jak się Nadia urodziła. I ja po tym śniadaniu byłam naprawdę głodna. I nie wynika to z tego, że we francuskich szpitalach źle karmią, bo karmią naprawdę bardzo dobrze, te posiłki są zbilansowane, ale po prostu dla mnie to francuskie śniadanie jest nieodpowiednie. Wydaje mi się, że ja jednak potrzebuję śniadania z bardzo dużą ilością białka. I słuchajcie, zaczęłam też ćwiczyć w końcu. Nie są to jakieś niezwykle wymagające ćwiczenia. Po prostu wpisuję sobie na YouTubie 15 minut jogi czy pilatesu i wychodzą mi jakieś filmiki i ja się gdzieś tam do nich ruszam. No i przede wszystkim są to ćwiczenia, które mogę robić wspólnie z Nadią, dobrze się przy tym bawiąc. Joga czy pilates to nie są moje ulubione ćwiczenia, ja zdecydowanie wolę zajęcia, rodzaje ćwiczeń, gdzie coś się dzieje, typu cardio, jakieś hity. Ale są to ćwiczenia, których ja nie bardzo mogę wykonywać, bo jeżeli ćwiczę coś takiego, to zwykle rezultat jest odwrotny do pożądanego. Ja po ćwiczeniach typu cardio zaczynam puchnąć, tyć, a moje TSH
idzie sobie ostro do góry. Więc dla świętego spokoju postanowiłam pozostać właśnie przy takich spokojnych ćwiczeniach. I słuchajcie, ja jestem osobą, która raczej dużo się rusza, dużo spaceruje, bardzo szybko chodzę. Co dobrze na mnie wpływa, zawsze udało mi się trzymać mniej więcej formę właśnie dzięki długim spacerom, dzięki chodzeniu. Takie 10 tysięcy kroków to moje minimum, nawet jeśli siedzę w domu. No ale stwierdziłam, że warto może dodać jakieś ćwiczenia właśnie dla zachowania mobilności, no bo jednak nie młodnieję, więc stąd taka decyzja. Póki co ćwiczyłam 3 dni i muszę Wam powiedzieć, że jest ciężko. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ja praktycznie od połowy ciąży z Nadią w ogóle nie ćwiczyłam, a wcześniej ćwiczyłam dosyć sporo. Ale słuchajcie, moje kości, moje ciało było tak zastane, że jakieś najmniejsze ćwiczenie rozciągające powodowało jakiś dziwny dyskomfort, nawet ból. I nie wiem, czy to wynika naprawdę z tego, że ja długo nie ćwiczyłam, czy to wynika z tego, że ja byłam w ciąży. Nie wiem, ale mam nadzieję, że uda mi się te ćwiczenia kontynuować, bo już naprawdę nie chciałabym doprowadzić do takiej sytuacji, że jakiekolwiek najmniejsze ćwiczenie będzie mi sprawiało problem. Swoją drogą dajcie znać, czy wy ćwiczycie, czy spacerujecie, czy jesteście typem kanapowca i raczej nie jest to wasza działka. Jak Wam już mówiłam, pogoda naprawdę nie rozpieszcza, jest dosyć ciemno, nie ma ani trochę słońca, ale nie ma wiatru i co najważniejsze, jest ciepło, jest około 15 stopni, więc ubieramy się z Nadią i wychodzimy do centrum. Być może uda się coś ciekawego po drodze zobaczyć, a jak nie, to skończymy w centrum handlowym i kupimy jakieś kreatywne rzeczy, żeby móc się dzisiaj po południu czymś zająć. Także widzimy się za chwilę. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black. I słuchajcie, jesteśmy już z powrotem. Nie było nas chyba 5-6 godzin, czyli sporo. Ale pogoda naprawdę się poprawiła, więc trzeba było skorzystać. Trochę pospacerowałyśmy, poszłyśmy do centrum handlowego, kupiłyśmy co nieco. I udało mi się też nagrać parę fajnych ujęć dla Was, które widzieliście przed chwilą. I na ostatnim ujęciu pojawił się dom Claude'a Monet'a. Nie wiem, czy kiedyś Wam mówiłam, ale w moim mieście podobno kiedyś mieszkał i tworzył przez parę lat Claude Monet. I moje miasto też było, powiedzmy, taką siedzibą impresjonistów. Wielu z nich tutaj pomieszkiwało, tworzyło. No i moje miasto teraz z tego wszystkiego korzysta i wszędzie gdzieś pojawiają się jakieś reklamy związane z impresjonistami. I niedawno właśnie otworzono dom Claude'a Monet'a, w którym on podobno mieszkał. Ten dom można zwiedzić, podobno jest tam jego muzeum, muzeum impresjonistów. Podejrzewam, że jest tam co nieco o historii impresjonistów w naszym mieście i podejrzewam, że kiedyś się na pewno tam wybiorę, bo cena za wejściówkę nie jest droga, zaledwie 5 euro i 3 euro dla dzieciaków, więc aż żal by było z tego nie skorzystać. Pokażę Wam teraz, co kupiłam. Będzie to hol zakupowy ze sklepów Monoprix, Action, Zeman,
i z małego arabskiego sklepiku, do którego weszłam po drodze. Monofree, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, jest to zwykły market, tylko niestety jeden z tych droższych. Bardzo często produkty, które w Auchan czy na przykład w Lidlu są tanie, w Monoprixie potrafią kosztować drugie tyle. Ale ja Monoprix, przynajmniej u nas w mieście, sobie cenię za to, że mogę znaleźć tam produkty, których nie mogę znaleźć na przykład w Lidlu albo w naszym osiedlowym Auchan. I swoją drogą, słuchajcie, ktoś kiedyś zapytał mnie w komentarzu, czy ja kojarzę we Francji takie sklepy, które nazywają się Prix Unique. I słuchajcie, nie kojarzyłam totalnie, ale ktoś kiedyś mi powiedział, że parę lat temu Monoprix właśnie te sklepy wykupił i od tego momentu sklepy Prix Unique nazywają się Monoprix. Warto, myślę, wspomnieć, że Monoprix ma ostatnio dosyć spore problemy finansowe. Tak jak chyba większość francuskich sklepów, na przykład Camailleux czy San Marina, dosyć chyba znane, ostatnio się zamknęły. I podobno grozi to też Monoprix. Także no, ciekawa jestem, jak to się skończy. I słuchajcie, najpierw pokażę Wam zakupy ze sklepu Monoprix, bo muszą iść do lodówki, a później pokażę Wam całą resztę. Mam tutaj koperek i szczypiorek. Ostatnio ani w Lidlu, ani w Auchan nie mogłam ich znaleźć, więc w Monoprix, jak tylko zobaczyłam, to oczywiście musiałam. Tutaj mam dwie papryki czerwone, chyba najdroższe w moim życiu. Ale Nadia ostatnio bardzo polubiła, więc wzięłam. I tutaj mamy coś a la schabowe, ale wegańskie. Ja od czasu do czasu lubię sobie takie produkty zjeść i muszę Wam powiedzieć, że właśnie w Monoprixie wybór tego typu produktów wegańskich czy ogólnie zdrowych, jakichś tam dziwnych typu ravioli z cukinii albo z dyni, jest dosyć duży. Tutaj mam camembert, akurat wpadł mi w oko, a ja lubię sobie od czasu do czasu zjeść, więc wzięłam. I mam kefir, dosyć rzadko w sklepach dostępny, także więc jak już w sklepie zobaczyłam, no to oczywiście musiał być mój. I tutaj mam jeszcze dwa serki wiejskie, o których Wam kiedyś wspominałam przy okazji chyba filmu o polskich produktach we Francji. Powiem Wam, że jest to dosyć drogi interes. Dzień dobry, Nadia. Bo za sztukę zapłaciłam ponad 2,50, czyli naprawdę dużo. A ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy były sprzedawane one po 2 i te dwa serki kosztowały na przykład 3,50. A teraz naprawdę kosztują sporo. I muszę Wam powiedzieć, że niestety te serki już chyba nie są produkowane w Polsce, bo to już jest któreś moje opakowanie, które zostało wyprodukowane w Niemczech. Szkoda, no ale trudno. Ze sklepu Normal mam tylko dwie paczuszki Pringlesów, takie małe, żeby były na jeden raz, żeby nie kusiły. Mam paprykowe i sól i ocet. Ten kupiłam do testów, bo jestem bardzo ciekawa smaku, bo chipsów różnych marek o tym właśnie smaku jest tutaj sporo, a ja jeszcze nigdy nie próbowałam. I słuchajcie, dajcie mi tutaj znać, czy w Polsce jest taki smak dostępny, sól i ocet, bo jestem bardzo ciekawa, a szczerze mówiąc nie kojarzę, żebym ja coś takiego w Polsce widziała. Dajcie znać. W sklepie Zeman zakupiłam dla Nadii kubek ze Sky. Fani psiego patrolu na pewno zrozumieją, kubek jest już w użyciu. I zakupiłam takie oto baterie, bo tam są dosyć tanie, jak widzicie, euro 29, a w zwykłych marketach typu Carrefour czy Auchan one są naprawdę drogie, więc no, jak już byłam w Zemanie, to wzięłam. I słuchajcie, zakupy ze sklepu Action, ich jest najwięcej i wszystko jest dla Nadii, ale po to w zasadzie poszłam, bo poszłam po jakiekolwiek kreatywne rzeczy, żeby ją zająć, kiedy nie możemy z domu wyjść. I mam tutaj jakieś sztuczne pisanki do pomalowania. Mam tutaj obraz z farbkami z tyłu. Wzięłam dwa, ale jeden już jest w użyciu. Tu mam jakieś oczy do naklejania. Tutaj mam pieczątki z motywem Wielkanocy. Tutaj mam też bardzo fajne, kreatywne zajęcia. To już raz miałyśmy. Na dzisiaj bardzo podobało, więc zakupiłam znowu. Tutaj mam dwie książeczki. Tą z cyferkami do nauki pisania cyferek.
I gdzieś tutaj jeszcze jest z literkami, ale też Nadia już wzięła. I słuchajcie, nie kupiłam tego na wyrost, bo ostatnio przeglądałam książeczkę stworzoną właśnie dla 2-3-latków i okazało się, że 2-3-latki już powinny uczyć się chociaż kreślić cyferki 1, 2, 3 i literki ABC. Tutaj też coś kreatywnego. Czy to nie są przypadkiem podstawki pod jajka? Nie wiem. I tutaj taka maszynka, która też już została otwarta, do malowania pisanek. Kosztowała niecałe euro, więc naprawdę było warto, mam nadzieję. To wszystko nie kosztowało zbyt wiele, kosztowało dosłownie grosze w porównaniu do tego, co zapłaciłabym w sklepie typu Empik. A Nadia zapewne większość z tych rzeczy wykończy za pierwszym podejściem, także no, moim zdaniem za takie rzeczy naprawdę nie warto przepłacać. Na sam koniec zakupy z arabskiego sklepiku, który znalazłam po drodze. Mamy tutaj liście laurowe w dużym opakowaniu. Zwykle te liście, które ja widuję w supermarketach, są dosłownie takie. Tutaj miałam duże opakowanie, a ja dosyć często z tych liści laurowych korzystam, więc wzięłam. I tutaj mamy kwasek cytrynowy. I to był pierwszy raz, kiedy ja kwasek cytrynowy we Francji znalazłam. Pamiętam, że kiedyś do czegoś potrzebowałam i totalnie nigdzie nie było, także już tutaj kupiłam w razie czego, żeby był. I mam tutaj czarne mydło. Jest to naturalny produkt, który możemy użyć do mycia skóry albo ze specjalną rękawicą w ramach peelingu. Naprawdę dobrze to działa i przede wszystkim jest to produkt naturalny. Ja powiem Wam szczerze, że poszłam do tego sklepu po hennę do włosów, bo ja głównie henną włosy farbuję od lat, no ale niestety nie było. Kupię sobie następnym razem. Powiem Wam, że ja dosyć rzadko chodzę do takich arabskich sklepików, mimo że ich trochę tutaj dookoła mam. Niektóre nie wyglądają zbyt fajnie, są dosyć ciasne, dosłownie wyglądają jak schowek na miotły. A niektóre są bardzo fajne, można znaleźć produkty, których nie znajdziemy w innych francuskich sklepach. Takie właśnie jak henna do włosów czy czarne mydło. Swoją drogą dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki arabski sklepik, bo niedaleko mam też spory supermarket właśnie arabski, gdzie dosyć często są polskie produkty. No i jeżeli byście chcieli, to mogłabym Wam to nieco tam pokazać. I przy okazji zakupów w tym arabskim sklepiku naszło mnie na takie przemyślenia, że we Francji wiele się o imigrantach mówi. Bardzo często mówi się źle, bo ocenia się ich przez pryzmat zamieszek, przez pryzmat pobieranych socjali, a moim zdaniem zapomina się też o pozytywnych stronach, a przecież nie wszyscy imigranci są źli. Ja też przecież jestem imigrantką, nie wydaje mi się, żebym była zła. Przede wszystkim dzięki imigrantom mamy różne sklepiki, gdzie można dostać artykuły niedostępne gdzie indziej. To taka pierwsza pozytywna rzecz. I także imigranci, być może nie wszyscy wiedzą, ale we Francji odwalają bardzo często brudną robotę, której Francuzi by się nawet nie tknęli. I tak na przykład w budowlance firmy są głównie polskie, portugalskie, marokańskie czy egipskie. Piekarnie czy cukiernie bardzo często prowadzą Marokańczycy, Algierczycy czy Hindusi, a także przy zbiorach pieczarek czy truskawek czy jeszcze czegoś innego też bardzo często pracują imigranci, na przykład Polacy. I pamiętam, że kiedyś oglądałam jakiś francuski kanał, nie pamiętam już jak się nazywał, ale facet opowiadał, że Francuz, że pracował kiedyś przy zbiorze chyba pieczarek i bodajże rzucił tą robotę po 3 dniach, bo stwierdził, że to nie jest robota dla Francuzów, że inni, typu Polacy, czy właśnie Arabowie poradzą sobie z tym lepiej. Także tak, we Francji są też zawody, do których Francuzi niekoniecznie się garną, no a ktoś tą całą robotę musi robić. Swoją drogą ja kiedyś słyszałam, że ktoś powiedział, że Francja bez imigrantów by umarła i tak można powiedzieć, że częściowo się z tym zgadzam.
I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten mój projekt, o którym wspominam na początku filmu, na który będę potrzebowała trochę czasu, to planuję w najbliższym czasie odbyć szkolenie, jakiś kurs. Bo słuchajcie, we Francji, jeżeli pracuje się na etacie, a ja przez 11 lat na etacie pracowałam, to co roku zbiera się punkty na tak zwane konto szkoleniowe, compte personnel de formation, dokładnie się to nazywa. To znaczy, kiedyś były to punkty, a teraz są to bardziej pieniążki. I te pieniążki można wykorzystać na jakieś doszkalanie się. Można zrobić sobie prawo jazdy, można się wybrać na jakiś kurs językowy, a można na przykład odbyć jakiś większy kurs, który może nam się przydać. Ja mam chyba na chwilę obecną o coś około 2000 euro na tym koncie, ale to dlatego, że ja już parę kursów zrobiłam. A to są pieniążki, które muszę wykorzystać chyba do końca tego roku, więc stwierdziłam to, że zrobię to teraz. Ja już odbyłam parę szkoleń typu montaż filmów wideo, typu zarządzanie mediami społecznościowymi. Zrobiłam też 3-letni kurs z webdesignu i tworzenia stron internetowych, więc wydaje mi się, że uda mi się teraz znaleźć jeszcze jakieś szkolenie, kurs, które będzie związane, będzie korespondowało już z tymi kursami, które zrobiłam. Myślę, że mi się to przyda. Myślę, że warto te pieniążki w jakiś sposób wykorzystać. Wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą i nie wszyscy z tego korzystają, a moim zdaniem warto. Chociażby jeżeli nie macie prawa jazdy, to warto sobie za te pieniążki prawo jazdy zrobić. Wy za to nic nie płacicie, płaci za to pracodawca. Tych szkoleń, słuchajcie, jest cała masa. Jest taki specjalny katalog, gdzie się te kursy szkolenia wyszukuje, więc mam nadzieję, że coś fajnego tam dla siebie znajdę. I słuchajcie, przychodzę się już z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, że spędziliście ze mną fajny czas. No i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że nie zdemotywowała Was wiadomość o tym, że filmy będą pojawiały się rzadziej. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to proszę Was o subskrypcję, o lajki i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Paryża. A bientôt!